Jak tam się dostać? Oto jest pytanie. Czy ja mogę teraz przejść za waszymi plecami? Mogę, ale to boli. Będzie bolało. Mam więcej. Znowu. Super, to teraz jak się tu dostać jakoś? Wszystko pięknie, fajnie, ale oni muszą... A, tędy, dobra. Straciłam trochę tych niebieskich. No ale cóż. Gdzie tu jeszcze mogę odzyskać niebieskich? Nigdy bym nie przypuszczała, że będę się cieszyła z tego, że tutaj są wróżki. Niestety, tu już wróżki nie ma. Są skrzaty, ale one na nic się nie przydają. No dobra. Jeszcze łucznik. Diabli nadali. No cóż. Jestem na skraju zdrowia, nie powiem. Ale tutaj jest beczka. O, pięknie. Tu kolejna beczka. Cudownie. Cieszę się niesamowicie. Nawet nie wiecie jak bardzo. Dobra, to ja w takim wypadku będę przez dłuższą chwilę teraz tutaj szukać rozwiązania problemu i wrócę do was, jak już do czegoś dojdę, bo nie ma sensu chyba, żebym miała was tutaj przetrzymywać w momencie, gdy jestem tak mocno zdezorientowana, nie? Use your blue's blink ability and sweep them past those guards. As long as you keep them moving, they won't be spotted. Pięknie. Wobec czego idziemy. Fantastycznie. Wy macie teraz większe zmartwienia na głowie niż... niż kilku niebieskich sługów. Więc mam nadzieję, że zostawicie mnie w spokoju. Przynajmniej częściowo. A! Tylko nie oddalaj się za bardzo, niebieski, wiesz? Tak, dozbroić mi się. Mam nadzieję... zniknęło. Kurka wodna, no. Rozwalić mi tego delikwenta. Wszyscy są teraz zakochani w tych nieszczęsnych wróżkach. Patrzcie, jak tutaj biegają. To się ich bardzo szybko i sprawnie, mam nadzieję, pozbędziemy. Ja sobie zostawię kilka tych wróżek teraz. Bo one czynią tych praktycznie nieszkodliwymi. Pięknie! Została jeszcze ta. Cudownie. I po problemie. A wy tutaj się dozbroić, jeżeli tylko macie taką możliwość. No cześć, skrzaty. Gnomy. Cokolwiek. O, widzę gniazdo niebieskich. Jesteśmy bardzo blisko celu.
takim razie, powiedzcie wy mi. O matko, nie. No dobra, zobaczymy. Bardzo mi się to nie podoba. Tak bardzo, bardzo, ale cóż. Niebiescy, ale zajęlibyście się swoimi padającymi kumplami, co nie? Dobrze by było. A wy tak, może... Może się zajmą, może się nie zajmą. Komu zależy? No i patrzcie. Tutaj... Możemy sobie nacisnąć. Właśnie. I tędy można przejść i się na przykład uzdrowić. Z czego ja bardzo chętnie skorzystam, jak widać. Bo nie jestem w najlepszej formie w tej chwili. Dobra. Mocniej. Uuu, właśnie. Patrzcie, patrzcie. W wodzie. Co tam w wodzie jest? Uhu. Bierzcie mi to. Jak najbardziej. Im prędzej skorzystam z tego i przyniosą mi to, tym lepiej. Chodźcie, chodźcie, nie obijać mi się. Zanieście to do teleportu. Oczywiście poszli chyba naokoło. No, jasne, że poszli. Dobra. Pięknie! Na swój sposób jestem z was dumna. Na swój sposób. Ale... Tam pamiętam, że jest miejsce, gdzie mogę uzupełnić niebieskich. I warto by było z tego faktu skorzystać, albowiem nie mam ich już jakoś strasznie dużo. No i właśnie... Tędy chyba nie mam potrzeby przechodzić. I teraz tak, dokąd, ach, dokąd zawiedzie nas droga? Gdzie ja tych niebieskich zostawiłam, co? Bo tam powinna być gdzieś miejscóweczka, gdzie oni się będą... Respić. Właśnie. Między innymi tutaj. Pięknie. A ja właśnie potrzebuję 3. W sensie powinno być 15, jest 12, już 13. Cudo. Komplecik. Tak to zawsze powinno wyglądać. I teraz, ponieważ jestem tutaj, mogę sobie przejść tutaj. Muszę się znaleźć, gdzie ja właściwie jestem. Tą drogę sobie otworzyłam. Tam jest gniazdo. Dobra, już wiem, gdzie jestem. Jestem z siebie dumna. Naprawdę. Wiem, gdzie jestem. Aczkolwiek to mi jakoś drastycznie sprawy i życia nie ułatwia. Ale zawsze to coś. Bo wiem, którędy mam się przedostać. Tak jest. Kurde, skrzaty, nie włazić mi pod nogi. Przeszkadzacie straszliwie, blokuję się na was. Nie! Nie! Zostawcie to, chamy i prostaki! Zostawcie to! Tylko teraz jak tym sterować? Tym, w ten sposób, dobra. Tak samo jak statkiem, w sensie okrętem. I tutaj cokolwiek? No tutaj nic tak naprawdę. O Jezu! Nie ma to jak problemy ze sterowaniem. W sensie ja mam problemy ze sterowaniem. Mistrzowskie parkowanie, milordzie. Nie przejdziesz? Serio? A tobie co? Przecież tam jest stały grunt. Niewidzialna ściana. You cannot pass. Pięknie. No dobra, nie to nie. Ups.
Ja i moje pływanie. Skrzyp, 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 skrzyp. Bogowie nie, tylko nie ty. Tak, już wiem, do czego służy ten cholerny przycisk. Będziesz tutaj stawał i blokował mi drogę, chamie i prostaku. Na szczęście ja sobie poradziłam z tym. Idziemy odebrać nasz ul. Nasze gniazdo niebieskich. Nie będą nam żadne wymoczki z Imperium zabierać tego, co nasze. I patrzcie, jest to okolica, która do złudzenia mi przypomina zamek Paladyna z pierwszej części. W każdym razie pod wieloma względami, nie pod wszystkimi. Ale będzie tutaj sporo rzeczy do zniszczenia, jak widać. I mnie to akurat cieszy. Bo to zniszczenie, ten majchem, dźwięk tłuczonych obiektów. Muzyka dla uszu. Nie, serio, taka bezsensowna rozwałka działa w sposób odstresowujący. Są miejsca, gdzie można sobie na coś takiego pozwolić i są niestety takie, na które sobie pozwolić nie można. A czasami trzeba upuścić pary. Pięknie. Przy okazji się wzbogacimy na tym interesie. Nie mam nic przeciwko. Zobaczmy jeszcze, czy po drugiej stronie będzie skarb. Oczywiście, że jest skarb i to chyba nawet w jakiś sposób większy. Tak, bo dozbroiły się moje miniony. Pięknie. Cudownie. Chodźcie, moje pokraki małe. There's the arena. I'm going to really miss seeing the games. Oh, don't worry. I'm sure there'll be plenty of horty, smug harpies there to make up for your absence. Ja mogę tym razem osobiście zmiażdżyć te pomniki. Suweren i jego silna ręka w porównaniu szczególnie do niebieskich minionów naprawdę stanowią o satysfakcjonującym takim pieprznięciu, jakie ma miejsce w momencie, kiedy rozbija obiekty. I like it. Dobra. I patrzę, że jeszcze więcej skarbów. Po prostu Imperium chyba specjalnie wybudowało całe to miejsce dla mnie na moje przybycie. W każdym razie tak to wygląda. Widzę już kolejne skrzynki ze skarbami. Alleluja. Tak, wy się dozbrajajcie, przy okazji przynoście mi skarby, pokraki. Bo widzę, że macie z tym niestety problemy. Pięknie. Jeszcze jest kilku takich, którzy się nie podozbrojali. No ale cóż, trudno. Wszystkiego mieć nie można. Czemu my schodzimy znowu niżej? Czy ja nie zabłądziłam? Chyba nie. A czy tędy da się zajrzeć, co tutaj jest? Nie, nawet miniony nie przejdą. No dobra. Szkoda, że tych leżanek też nie można rozwalać. The hive is being prepared for absorption into the vat, her great Emperor Salarius. Now, time for your daily reinvigoration. Don't worry, I will take care of the rest. I see our special guest has arrived. I knew you'd follow the hive. Guards, activate the shield and surround him. Master! To pułapka! You will make a superb opening act of the arena game. Już my ci pokażemy, jak to będzie wyglądać. Niestety bardzo poważnie nas zraniono, co mi się wcale nie podoba, ale tutaj są nasze sługi, które z radością wykonają każdy rozkaz dla nas. A
Aczkolwiek ze względu na szybkość działań, pierwsze akcje podejmiemy sami, bo zanim niebiescy rozbiją cokolwiek, to minie milion lat. O wiele lepiej. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest, bo widziałam korbkę. Kolejne miniony, dobra. Otwierać to! Czy ja mogę ich przejąć? Wiecie co? To jest bardzo dobry pomysł, żebyście ich powstrzymali. Tak. Pięknie. Pierwszy, drugi. Tak, 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 tak. Jasne, wszystko jest paskudnikiem uprawiającym magię. Ja tymczasem zdobędę sobie kolejne miniony w czasie, gdy niewolnicy zajmują się tłuczeniem. Wow. Tu, podnosić mi tych. Wiecie co? Ale tak. Bo możecie się przydać, wiecie? Nie uciekać! Bo ja każde mięso armatnie, które zastąpi w walce moje sługi, szczególnie niebieskich, każde takie mięsko armatnie mi się przyda. Widzę, że jest jeszcze jeden nieprzejęty. Ty jeden jesteś wolny, więc... Już odbieram ci twoją wolność. Zajmuję się tą sprawą. Tutaj więcej nic nie ma. Pięknie. Tragedii nie ma. No dobrze. Otworzyli drzwi na arenę. Niech wam będzie. Chodźmy. A wy idziecie? Idziecie, dobra. Chodźcie, chodźcie. Jak wam się chce mordować moich, to proszę bardzo, ja mam po to niebieskich, żeby mi przywracali do życia moje małe gamonie. Dobra, ale z drogi mi. Za późno. O, jeszcze udało się. Nie udało się, dobra. Coś tam udało się zgarnąć w każdym razie. Ale patrzcie, ja tutaj widzę... Czyżby czerwoni? Tak się wydaje, że to mogą być czerwoni. Ja się przejdę po prostu i porozwalam, co się da. Czy ja mogę poprzejmować? Nie mogę. A jednak chyba mogę ich poprzejmować. Tak mi się wydaje.
No. Prawie go zabiłam, albo go zabiłam. Przejąć mi go. Pięknie. To mnie trochę martwi. Bo. Dobra, widzę, że... Ała. Czerwoni, ale zajmij... Właśnie. O nie, gargantuchy. Pięknie, na razie będę starać się unikać gargantucha. I zgarnę, co tutaj jest. Więc tak, czerwoni, załatwcie tę sprawę może. Cudo. Ja spróbuję poprzejmować pozostałych niewolników. No! No cóż, niech wam będzie. Nie ma to jak niewolnicy z wałkami. W sensie niewolnice z wałkami. O, patrzcie. Cały komplet wręcz sługów w tej chwili. Gdzie mogłabym skłonić ich, żeby się rzucili? Może tu? Chodźmy może tutaj, co? Przejmowanie niewolników jest zdecydowanie opłacalnym biznesem. Przepraszam? To nie było zamierzone. Im więcej przejmę, tym lepiej. O, dobrze. Porozwalajmy w ogóle wszystko, co tylko się da. Serio, zabiliście go? Dobra. Nieistotne w tej chwili. Panie Gargantuch! Jo! Na coś ty się rzucił, co? Oj! Chodź tu! Hello.
Dobrze, bardzo dobrze. Ej, panie Gargantuch! Chodź pan może tutaj, co? Dobra. Poniszczymy, co się da. Przy okazji przejmiemy, kogo się da. Już, już, nie bij go. Strasznie dużo mi pomordowali. Nie wiem, gdzie jest Gargantuch. Tam jest. Tłuczę się z niewolnikami. Czerwoni, po prostu rzucajcie. A, odbija się to, dobra, rozumiem. To nie ma niestety przyszłości w ten sposób. Ej, Gargantuch! Jo! Jo! Idziesz? Serio, on jest strasznie niesterowny. Szarża? To może sobie poczekamy na to. Gargantuch jest niestety straszliwie głupi. Ty! Tutaj, patrzcie! Idziesz? Czy to coś da? Nic nie dało. Spróbujmy w takim wypadku tutaj. Ej, Gargantuch! Idziesz? Wow.